Cała inwestycja będzie kosztowała 447 tysięcy złotych. Samorząd województwa mazowieckiego przeznacza na ten cel 237 tysięcy złotych. Resztę wspólnie pokryją starostwo powiatowe w Zwoleniu oraz gmina Policzna. Drogi decydują o rozwoju społeczno-gospodarczym, co bardzo istotne, ważne w tym codziennym życiu funkcjonowania, tym samym poprawiają bezpieczeństwo podróżnych, tych, którzy się przemieszczają. To jest bardzo dobry przykład właśnie dobrej współpracy samorządów wszystkich szczebli. Zauważcie Państwo od szczebla wojewódzkiego, powiatowego i również gminnego, kiedy można zrobić wspólny montaż finansowy, aby kolejne kilometry drogi, jak powiedział Pan Starosta, jako taki krwioobieg gospodarczy zaczął, że tak powiem, swoje nowe życie. Wykonawcą prac będzie firma Budromos Starachowice. Przebudowa ma zakończyć się do połowy lipca. Zakres prac obejmie budowę zjazdów do posesji oraz regulację wysokości istniejących zjazdów z kostki brukowej. Następnie wykonana zostanie warstwa wyrównawczo wiążąca na wyznaczonym odcinku jezdni i położona nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego. Nowa nawierzchnia pojawi się też na skrzyżowaniu z drogą gminną. Wykonawca mechanicznie zetnie zawyżone pobocza i wykona nowe. Udrożni też betonowy przepust i odtworzy rowy. W miejsce innego, nieczynnego przepustu pod drogą zamontowany zostanie nowy. Prace budowlane rozpoczną się wraz ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.